Dzień dobry, Mateusz Benesz, zapraszam na serwis sportowy. Z zimowego snu budzi się piłkarska ekstraklasa. Ważne mecze na początku drugiej części sezonu rozegrają zespoły z naszego regionu. Dziś w Legnicy Miedź podejmować będzie Radomiaka Radom. Legniczanie wiosną zamierzają powielać to, co sprawdziło się w dwóch ostatnich meczach pierwszej rundy. Kluczem do odrabiania strat do rywali ma być dobra organizacja gry. To sprawdzało się już podczas obozu przygotowawczego w Turcji. Graliśmy dużo lepiej, wyeliminowaliśmy szereg tych rzeczy, które powodowały, że zajmujemy miejsce ostatnie w ekstraklasie. Stwarzaliśmy sporo sytuacji podbramkowych. Oczywiście były też mankamenty w tej grze, ale tutaj nawet w tym ostatnim przegranym meczu pokazaliśmy sporo ciekawych, dobrych, ofensywnych akcji i co najważniejsze, zespół też lepiej bronił. O ligowy byt legniczanie powalczą pod wodzą Grzegorza Mokrego. Nowy szkoleniowiec zastąpił na ławce Wojciecha Łobodzińskiego jeszcze pod koniec rundy jesiennej i poprawił wyniki i sytuację Miedzianki. To była dobra zmiana, bo same punkty o tym świadczą. Trener Mokry prowadził zespół w czterech meczach, zdobył 6 punktów. Wojtek Obudziński w 11-5 i jeszcze takie no wstydliwe odpadnięcie dresowi. Dla mnie wstydliwe, bo w mojej dotychczasowej historii w Pucharze Polskim mieć nigdy nie, za moich czasów, kiedy jestem właścicielem, mieć nigdy nie odpadła. Była blisko co prawda, ale zawsze się uratowaliśmy. Nie odpadła zespołem z niższej ligi. To jest pierwszy raz. Także natomiast no przede wszystkim myślę, że te elementy, które szwankowały, to zostały usprawnione bardzo mocno. Zespół jest dużo lepiej zorganizowany, to już widać w czasie tych sparingów. To, o co nam chodziło, biegamy tyle samo co rywal, albo nawet więcej, co jak gdyby nie było wcześniej normą. Także wszyscy, cały zespół broni, to jest ważne w współczesnej piłce, żeby wszyscy bronili. Obecnie Miedź Legnica zamyka stawkę w PKO Ekstraklasie. Jeszcze ciekawiej zapowiada się mecz drugiego z ekstraklasowiczów z naszego regionu. Piłkarzy KGHM Zagłębia Lubin czeka derbowe starcie ze Śląskiem Wrocław. Lubinianie do rundy wiosennej przygotowywali się na obozie w Turcji. Po powrocie Miedziowi trenowali pod kątem najbliższego rywala, czyli Śląska Wrocław. No to jest normalny tygodniowy mikrocykl. Przygotowujemy się już bardziej pod kątem Śląska, ale też pracujemy nad naszą organizacją gry i nad tym, jak my chcemy wyglądać w tym sobotnim meczu. Spotkania derbowe dodatkowo elektryzują nie tylko kibiców, ale i samych zawodników. Piękno futbolu często jednak w takich meczach schodzi na dalszy plan. Sprawą pierwszorzędną jest wynik. No zawsze to są... zazwyczaj to są fajne mecze, nie zawsze to są to ładne mecze. Wiadomo, każdy kibic by chciał, żeby to było ładne widowisko. Nie zawsze się udaje, ale generalnie mam miłe wspomnienia. Często gdzieś te mecze wygrywaliśmy. Mi się udawało strzelić kilka bramek, także mam nadzieję i głęboko w to wierzę, że tak będzie w sobotę. Sobotni mecz na Stadionie Miejskim we Wrocławiu rozpocznie się o godzinie 20:00. W obecnym sezonie z trenerem Tomaszem Grzegorczykiem współpracować będzie Konrad Jańczak, który został asystentem szkoleniowca Górnika Polkowice. Do sztabu dołączył również Rafał Jańczak, który będzie pełnił funkcję trenera przygotowania motorycznego. Tak, dołączyłem od stycznia. Były momenty w poprzedniej rundzie, gdzie pomagałem sztabowi w niektórych elementach. Tak jak powiedziałem, od stycznia już jestem na stałe. To chyba taka bardzo dobra prawidłowość, bo zajmujesz się Akademią Piłkarską, drużyną juniorów starszych i juniorów młodszych, czyli bezpośrednim zapleczem pierwszego zespołu. Tak, nasze drużyny młodzieżowe są zapleczem pierwszej drużyny. Mam przegląd tych wszystkich chłopaków, ale to też nie jest tak, że ci chłopacy teraz będą mieli łatwiej, a może nawet i przeciwnie, bo znam ich bardzo dobrze. Także no muszą się postarać, żeby do tej drużyny się dostać. Kolejny mecz kontrolny mają za sobą piłkarze pierwszoligowego Chrobrego. W wyjazdowym meczu kontrolnym Głogowianie zremisowali z Lechią Zielona Góra 1-1.
W pierwszych 20 minutach spotkania Lechia niespodziewanie przeważała nad wyżej notowanym rywalem. Zielonogórzanie zepchnęli Chrobrego do defensywy i w 13 minucie objęli prowadzenie. Widowiskowego gola z rzutu wolnego zdobył wówczas Mateusz Surożyński, po którego strzale piłka odbiła się od słupka i zatrzepotała w siatce. Przed drugą połową trener Andrzej Sawicki dokonał kilku zmian w składzie, wpuszczając na boisko zawodników rezerwowych. Zmiany przeprowadzili również goście i to oni przejęli kontrolę nad widowiskiem. Pośród licznych skutecznych interwencji Wojciecha Fabisiaka ekipa z Głogowa zdołała wyrównać w 72 minucie. Dokonał tego Mateusz Machaj, który wykorzystał rzut karny. Przed nami 13. seria PGNiG Superligi Kobiet. Tym razem szczypiornistki Zagłębia Lubin zagrają na wyjeździe z Młynami Stoisław Koszalin. Dla miedziowych będzie to okazja do zwycięstwa w 13. kolejnym meczu w obecnym sezonie. Aktualne mistrzynie Polski mają na swoim koncie komplet punktów i pewnie przewodzą ligowej stawce. W każdym meczu wychodzimy, żeby wygrywać, bo to jest piękne. Natomiast każda drużyna każdego dnia i każdej godziny ma inną dyspozycję. My też, mam nadzieję, że też wyjdziemy z takim zaangażowaniem w obronie i przywieziemy punkty z Koszalina. Lubinianki kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa, ale nie myślą o śrubowaniu rekordów. Dla miedziowych statystyki nie są najważniejsze. Wiadomo, statystyki są ważne i po to te statystyki istnieją, żeby o nich mówić. Na pewno dla nas to jest wyróżniające, bo gramy na fali i oczywiście zwycięstwa budują, a z porażek wyciągamy zawsze wnioski. Natomiast raczej przygotowujemy się do każdego przeciwnika tak samo i do każdego przeciwnika podchodzimy z dużym szacunkiem, bo jak pokazał poprzedni mecz z Galiczanką, z teoretycznie słabszym przeciwnikiem, bardzo długi czas się męczyłyśmy i do końca nie wiedziałyśmy, jak to spotkanie się zakończy. Także najważniejsze jest wygrywać i 3 punkty to jest to, o co walczymy. Natomiast, tak jak mówię, do każdego przeciwnika musimy tak samo być przygotowane i zmotywowane. Niedzielny mecz w Koszalinie rozpocznie się o godzinie 14:00. To wszystko na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.